Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj troszeczkę malłam, a i tak wyglądam jak pół dupy za krzaka. Bo ile bym nie nałożyła tego, to i tak wychodzą takie plamy. Zobaczcie, jakie białe. Tutaj. Od ramionczka. Dzisiaj plan dnia? Nie ma takowego. Jedziemy na pocztę i do Lidla, bo muszę jedzenie dla psa kupić i tam uzupełnić co trzeba. Nie wiem. Jeszcze do końca nie zerkałam. Margarynę chyba. Tam jest jeszcze dużo, ale do piątku na pewno nie będę do następnych sklepów jeździć, to później będę po jedną rzecz jechała, bo mi się nie będzie chciało. Zresztą jutro i pojutrze ma być znowu ładnie, a dzisiaj pada. Więc pewnie gdzieś będziemy wyruszać, nie będziemy siedzieć w domu, jak będzie ładna pogoda. Jest tyle do zobaczenia, że tylko pogody brakuje. Jak będzie, to od razu idziemy gdzieś. Także dzisiaj Lidl, pokażę wam co kupiłam, tak tradycyjnie, jak zawsze jak wracam z zakupów. Pokażę wam co dostałam, bo sama nie wiem, bo niezdradzona tajemnica została. Także niespodzianka będzie, już się nie mogę doczekać, już wczoraj myślałam jechać, ale mówię nie, już dobra, robiliśmy tego grilla, nie będę gdzieś tam jeździć. Już poczekam do dzisiaj, czyli do dnia następnego. I tak o, teraz trochę się wyszykowałam. Przed wyjściem się tylko przybiorę i spodnie oczywiście, bo w dresach jestem. Znaczy leggingsach takich. I będziemy jechać do Lidla, a później będziemy siedzieć w domu. Coś tam porobimy. Także zapraszam do oglądania dzisiaj kolejnego vloga. Wróciliśmy ze sklepu. Zobaczcie teraz, jak pod to światło ja wyglądam. Biała twarz i czerwony nos. Tak jak ja. U ciebie tak nie widać mocno. U mnie to się tak rzuca sam kino. Dobra, Raselek czeka, bo on nie był z nami. Psikacz, no, bo się skończył. Do toalety, tak jest. Chlebuś, jeden. Taki. Chipsy. Twoje, dla ciebie, takie chciałeś, tak? Ogórki. Ogórek. Psa jedzenie. Tu połóż, tu, z tej strony. Tu ja kochan. Tu. Pokazałam. To jest brukiew na surówkę do obiadu dzisiaj mamusia musiała kupić. Jeszcze ogórek. Jeszcze jeden ogórek. Śmietana. Tak jest, śmietana. Tu postaw. Tylko mi leci. No coś tam mokre było. No skończone. Koniec. Bluza minkowana. Nie, to nie jest bluza, to jest piżama, kochanie. Piżama. Tak. I zobaczcie, patrzcie, jaka przycena. 6,99. Poczekaj, słonko. A i tak ja... Ubrałam się w piżamę. No nie, bo ona i tak jest troszkę na ciebie teraz za duża. To jest na, jak będzie zimniej, wiesz? Tylko była bardzo ładna cena, bo zobacz ile kosztowała. 2 funty. Właśnie, a wcześniej ale... kosztowała ile? 6,99. No. No, właśnie, także zobaczcie jaka fajna przycena minionka. On mówi, że i tak nie śpi. No teraz to jest za gorąco, to nie śpi w ogóle w piżamie. Słomka krakowa, lekowa. No dla was. A mogłaś... kupić są. Pink są, wiem. Są, kochanie, wszystko. Piwo. To nie jest to nie jest alkohol, to jest energy drink. Energy. Dla taty, no, do pracy. Kawa. Kawa. Dla mamy. Bo tylko mama pije takie. To jest cioci zestaw tego, jak to się nazywa? Przybory do... I nowy... To jest truskawkowy. Tak, nowy, do ciasta. Ciocia sobie pokupywała, bo mówi, że je ma, ale fajna cena, to sobie weźmie. I są dwa nowe. Bananowe. Truskawkowe i bananowe. Tak. A my tylko mieliśmy te brown. Tak, no niech ci będzie. Dla mnie? Nie, to cioci. To jest cioci. No, ciocia sobie kupiła to. I taki wielki kubek. Zobaczcie, jaka cena. 1,99
To jest taka miska, wiesz, Raselku, na owoce, lody, to też cioci. To też cioci. Podaj cioci zeszyt, ciocia na przepisy, notatki takie różne. No i ja wam mówię, i 10 pi dałam za tą miseczkę. Jeszcze plastelina. Jeszcze plastelinę dla cioci, też podaj do tyłu. Raselku. Bo to będzie dla... Raz, ale do ręki daj cioci. Podaj mi to, tak? Proszę. Dziękuję. To do czego? Będziemy robić torta dla ciebie, nie? O, ale kiedy? Za ile dni? Na sobotę, na niedzielę. Za ile dni? Dzisiaj jest czwartek? Czy środa? Środa. Czy za ile środa? Dni? No to masz czwartek, piątek, sobota, na niedzielę. Cztery. Cztery dni będą. I będziesz moje... Będziesz miał twojego... Także dwie, bo tylko dwie byłyby. To dla cioci. Tak. Widzisz, jak wiesz? Cioci. Też. O, i tak jest. Druga się też ukończona. No, widzisz, jak ładnie pomagasz, to też cioci. Mama zaraz to pochowa. Dawaj, bo mi niewygodnie w tych dżinsach. Ulotka z Lidla. Nie będziemy teraz oglądać. Mamo, bo mama jeszcze mam tą piłkę. Nie, ty masz ładniejszą. Ta jest taka zwykła. Nie, ja mam brzydkie. Masz ze skór. Ta jest czarno-biała. Parówki przycinione, tak o. Widziałam. Pele. Nie kładź na ziemię chleba, na podłogę. Chlebek. Cieko. Czekolady do ciasta. Nie rzucaj, bo się połamie. To jest zwójka czekolada. Ser. Jeszcze była ta promocja w Lidlu XXL. No chyba była parę dni temu. 3,49. Pieprz? Tak, biały. Pieprz. Nie, czosnek granulowany. No szybciutko. Bo będzie dużo do pokazywania. Złap dwoma rączkami. Masło. Margaryna, no. Masło. To wujka są cukierki. No to jedzenia sobie wziął. Bo lubi to z lukrecją. To też cioci. Szybko kładź te farby. Nie tak. Do malowania. Do farbowania. Do farbowania. Masy cukrowej. Albo zielone, żółte i czerwone. Tak jest. Ogórek. Ogórek jeszcze, no. Drugie, tylko większe. No takie same. Takie same, tylko większe. To... Nie może być takie same, tylko większe, tylko po prostu. I tu mandarynki. Cios. To jest masło. Masło. Mhm, do ciast. Ta. Proszę, jeszcze to. Już. No już koniec. I teraz jeszcze, o, ja muszę wstać. Ale wstań. O, ja już to posprzątam i wam jeszcze pokażę, o tu się urwało. O, tu nie pokażę, bo to jest adres. Mogę? Skusować, taka... Ja to chowam. Możesz mi pomóc, tak jest. I tu jest taka poczuszka. Zabędę otwierać. Zobaczcie, jaki piękny prezent dostałam od mojej kochanej Aniuli. Wiesłoneczko, że mi się zepsuło i zobaczcie, jaki cudowny dla kucharki. Wspaniały prezent, prawda? Nie kucharki, ale kobiety, która lubi gotować, kocha gotować. Dziękuję, kochana, tobie bardzo, bardzo mocno, tobie i twojej rodzinie za to, że jesteście ze mną tak bardzo blisko i nie mogę się doczekać naszego w końcu spotkania, prawda? To będzie super, tak samo jak teraz się cieszę, tak samo się nie mogę doczekać na wasz przyjazd albo na to, żeby do was pojechać, bo jeszcze się nie dogadaliśmy. Buziaczki od Maziuni. Dziękuję ślicznie. Zobaczcie, jaka piękna karteczka. Cudowna. Piękne życzenia, wszystko śliczne. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Z całego serca, naprawdę. Jeszcze na razie mam tamte przyprawy, także jeszcze tych nie otwieram. Schowam sobie i jak mi się pokończą, wyciągnę. I będzie stało znowu na półce takie nowiutka, nówka sztuka nieśmigana. Dziękuję jeszcze raz. Do później. Myślę, gdzie się znowu nie wróci. W ogóle to siedzimy przy tym. Już przy obiedzie. Ja wlecę z kamerą, a już siedzimy i jemy. Guten Appetit again. Takie dzisiaj serwuję. Nie pokazuję was. Nie przerywam wam.
Czekam na telefon, będę jechała do niego, a teraz chcę usiąść zjeść, póki mam ciepło, bo później... Co? Masia znowu na końcu? Nie, nie. On i tak zadzwoni mi, przerwie w połowie jedzenia, to normalne. Także do później, papa. Pa. Piękny mam ten nos. Jakoś chłodno się zrobiło, kochani. Troszkę już zmęczona jestem i moja energia się... Moja bateria się wyczerpała, o tak to nazwę. No, jest gorąco, duszno i straszne chmury. Co chwila pada, co chwila są jakieś tam burze. Misiu biedny dalej w pracy, dowiozłam mu tylko jedzenie. Wałówę i tyle. My sobie siedzimy. Przyszła, jest też moja mama. Ja muszę się na chwilę położyć, wziąłam tabletkę i... Czas na odpoczynek. Dziękuję wam ślicznie za uwagę, za to, że jesteście. Przepraszam, że się tak brechtam, ale ten nos... nie wiem, jak na żywo to wygląda, ale w kamerze strasznie się rzuca w oczy. Jeszcze teraz się świeci taki... O. Także dzięki, po prostu dzięki. Fantastycznego dnia, nocy, wieczora, popołudnia, poranka. Życzę wam, zależy oczywiście, kiedy oglądacie. Pozdrawiam was cieplutko i do następnego, prawdopodobnie do jutra. Buźka.